Jestem zarówno studentką, jak również pracownikiem Uniwersytetu USB Merito Opole. Bardzo przyjemnie łączy mi się zarówno pracę, jak i naukę, ponieważ w tygodniu jestem tutaj w biurze rekrutacji, natomiast w weekendy przychodzę na uczelnię w ramach studenckich, więc tak naprawdę od poniedziałku do niedzieli czasami jestem związana z uniwersytetem i w murach uczelni jestem praktycznie codziennie. Wcześniejszym moim kierunkiem studiów było prawo i administracja i stwierdziłam, że finanse i rachunkowość są idealnym uzupełnieniem tego mojego wcześniejszego kierunku, ponieważ we wszystkich tak naprawdę komórkach organizacyjnych, we wszystkich komórkach urzędniczych pojawiają się finanse, różne granty, badania, projekty unijne, projekty o dofinansowania z różnych źródeł. Dlatego stwierdziłam, że finanse będą idealne i uzupełnią to moją wcześniejszą wiedzę i poprawią moje kwalifikacje na rynku pracy. Na pewno bardzo miło zawsze będę wspominać wszystkie osoby, wszystkich wykładowców, ale także i znajomych, których tutaj poznałam. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie było to, że moje koleżanki i moi koledzy byli tak naprawdę z dużego rozstrzału wiekowego, więc było to dla mnie niesamowite doświadczenie, ponieważ i moje doświadczenie osoby młodszej i osób, które były ode mnie starsze wiekowo, dało mi duże pole manewru, ale także te właśnie znajomości wpłynęły na to, że zmieniłam swoją perspektywę postrzegania świata, nauki, ale także relacji międzyludzkich. I dodatkowo przede wszystkim wykładowcy zawsze byli bardzo mile i otwarcie nastawieni do nas wszystkich. Wiedza, którą nam przekazywali, zawsze była pełna różnorodnych danych i wiedzy, które były zawsze najbardziej aktualne z roków uprzednich, 2022-2021, więc była to wiedza najbardziej aktualna, praktyczna i dodatkowo na pewno będę też bardzo mile wspominać bazę infrastrukturalną, która tutaj na uczelni jest dla nas, dla studentów dostępna. Wszystkie sale komputerowe, prezentacje, które przedstawialiśmy, były naprawdę na jak najwyższej jakości.